Witam serdecznie, Renata. Dzień dobry, jestem Inna i dzisiaj chcemy Wam przedstawić projekt, który dziergamy wspólnie. Jest to projekt, który zrodził się podczas oglądania tej oto gazety, a w środku znajduje się coś takiego. Któregoś tam razu oglądałam, rozmawiałyśmy na ten temat, coś fajnego, coś prostego. Ale jakoś tak odłożyłyśmy to na potem. A potem ja przeglądając u siebie w domu też gazetki, szukałam jakichś wzorów, no i spotkałam ten projekt u siebie w tej gazetce. Przychodzisz do pracy i mówisz, i pokazuję Renacie, że mam taki sam projekt, dosłownie, tylko z innej włóczki, w inny sposób dziergany troszkę, ale to samo. Więc przyjrzałyśmy się temu trochę bardziej dokładnie. No, zaczęłyśmy szukać włóczek. Tak, przyszła Stasia, która zobaczyła to wszystko, o dziewczyny, słuchaj, fajne, no to dobra i wchodzę z Wami w ten projekt. No, postanowiłyśmy dziergać to też tak, razem. Tak, no więc wtedy każda z nas zaczęła sobie szukać włóczek, niezależnie, tak żeby coś było, żeby wszystko było zrobione z czegoś innego, tak? Minął tydzień, Stasia przychodzi do nas po towar i przynosi nam prototyp. My po prostu o nie miałyśmy z wrażenia. No bo Stasia znalazła też taką samą gazetkę, co ja mam u siebie, zobaczyła to i zrobiła w tych wymiarach, które tam były podane w gazetce, zrobiła prototyp i powiedziała, że to powinno wyjść. Jest to prototyp zrobiony z folii. Z folii. W skali 1:1. No, sklejony. Tak, no ja to posklejałam. Taśmą klejącą. Tak, żeby nam trochę nie szaleścił, żeby tutaj było... No ale skoro wyszedł, no to nie, to trzeba robić. No, ja też z papierku robiłam podobny taki prototyp, ale malutki, i żeby zobaczyć, jak to ogólnie ma wyglądać. No to niby powinno wyjść. No to pokażemy Wam teraz, co nam z tego wychodzi. Zacznę od siebie, ponieważ ja mam najmniej zrobionego. No, żeby było widać, jak tak, to wygląda proces. W trakcie. Tak, jak wygląda proces dziergania. To jest już jeden przód. Zaczęte są już plecy. Pójdzie to dalej. I będzie to zszywane w taki sposób. Tutaj oto pójdzie tak. Tu się zszyje. Tu się zszyje, a plecy idą sobie dalej. Tak. No ale dalej to my mamy dalej. Dalej to my mamy, tak. Stasia już prawie skończyła. Stasi projekt wygląda tak. Bardzo ładnie wygląda, kolorowo. Robiona z kwadratów, tak jak Majoli Quasimodo. Włóczka Silk Garden Sock. Stasiu? Truty 2. Zabezpieczone na miejscu. Mamy zakaz zgubienia, tych drutów. Tak, Stasia obrabia i-cordem to już. Tak, o tutaj pokażę. Tutaj widać, jest już i-cord. To jest prawa strona. O, tak. Tutaj jest. Już są otwory na ręce. Tak. Otwór na ręce. Tu jest ta część zszywana, to co przed chwilą pokazywałeś. To będzie więcej zszyte, bo my wiemy dlaczego, a to za chwilę. No i tak wygląda projekt Stasi. To są kolorowy. Plecy. Kolorowy, ciekawy. Ciekawy, tak. Ciekawe taka połączenie. Narzutka. Dla zainteresowanych to są dwa różne kolory włóczki. Nie te same. Tego nie widać. Nie, absolutnie. Noro jest noro. Noro jest noro. Każdy kolor pasuje do każdego. No tak. A ja mam już skończony. Tak. To jest przód. Tak to wygląda. Oczywiście teraz nie pokażemy całość, bo jest za duży. Będą zdjęcia, będzie widać, jak to układa się. Tu jest otwór, jeden, drugi i zszywany po bokach. Nie wiemy, jak nazwać ten projekt. Szal, wdzianko. Nie no, szal z dziurami na ręce, tak? Szal z dziurami na ręce. No jakoś tak. Ale to jest bardzo wygodne. Już nosiłam to wdzianko. Potwierdzam. Cały tydzień? No nie cały, może dwa dni, ale nie. Troszkę było zimno, narzuciłam na sweterek. Jest to bardzo wygodne, bo gdyby to był szal, to by spadał z pleców, z ramion i byłoby niewygodnie. Tutaj to się trzyma. Nie potrzebuję zapięć, nie potrzebuję żadnych guzików. Nie ma zbędnych rękawów, bo jak mam sweterek, to te rękawy jeszcze by mi przeszkadzały podwójne.
A tak bardzo to grzeje, ciepłe, przyjemne, A to miłe. akurat włóczka. Włóczka, tak, włóczka też dużo daje, bo to jest Świetna włóczka włóczka szamoni. Chamonix, ona ma w składzie alpakę. Robiłam takim wzorem szachownica, taka prawe, lewe oczka. A tu jeszcze warto dodać, że tutaj robiłaś taką listwę, która zawija się. Troszkę się No zawija, to nie, to ale... jako tworzy jako taką po No, prostu taki... listwę, tak? No. Samymi Tam w prawymi. projekcie wymiary są troszeczkę mniejsze. My dodałyśmy trochę Kilka oczek. Tak, centymetrów tak. Ale to dosłownie. dlatego, że my już jesteśmy takie, które lubimy ciepło. No i ten, powiem tak, że to wdzianko pasowałoby na rozmiar L-kę nawet. Nawet na. Nawet na L-kę. W zasadzie na każdego, bo może Tak, każda z nas mierzyła, słuchajcie. na każdą pasuje. Na każdą pasuje. Nam się to bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że projekt jest prosty. Tak, Czego tam bardzo nie ma? prosty. Tam nie ma rzędów skróconych. Czego tam jeszcze nie ma? Tam Podkrojów nie ma żadnych nie podkroju. Po robimy. prostu. Nic, dziergamy sobie na prosto Tak. prawe, lewe i no, prawa I strona, lewa do strona. przodu. Trochę tych oczek trzeba przerobić, no bo w pewnym momencie jest ich dużo na drucie. Bo są plecy i przód, ale naprawdę jest fajny. Fajny, wdzięczny projekt dla osób, które Dla są średnio początkujących. Tak, zaawansowane, dla tak, tak. początkujących, no dla zaawansowanych tym bardziej. No tak. No i każda wybrała swój wzór, swoją włóczkę. Mi, Tak. jeszcze powiem, że mi poszło na to wdzianko 6,5 motka włóczki Chamonix. Na drutach 5,5 dziergałam. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do podjęcia karty wyzwania. Kto zechce, zapraszamy. Jeżeli są jakieś pytania, będą, to też chętnie odpowiemy, udzielimy, jeżeli tylko będzie to możliwe. Oczywiście, jak ktoś jest chętny, to jest bardzo prosto. Serdecznie pozdrawiam, Renata. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Thank you.